Witajcie w kolejnym szperaczu, w którym udamy się do świata Fallout 4, aby znaleźć w postapokaliptycznym Bostonie kilka ciekawostek. Pierwsza ciekawostka dotyczy Pip-Boya, czyli wręcz ikonicznego dla uniwersum Fallouta minikomputera, w którym możemy zarządzać swoimi statystykami, sprawdzić aktualny ekwipunek oraz zerknąć na mapę okolicy. W nowym Falloutie 4, podczas animacji pierwszego zetknięcia się z Pip-Boyem, na ekranie urządzenia ukażą nam się informacje, takie jak ilość dostępnego RAMu, wersja systemu itd. Ilość RAMu, jaką posiada urządzenie, czyli 64 KB, oraz to, ile jako użytkownicy mamy jego do wykorzystania, czyli 39 KB, jest wręcz oczywistym nawiązaniem do specyfikacji Commodore 64, czyli komputera z lat 80., których posiadał oraz zużywał dokładnie taką samą ilość pamięci. Druga ciekawostka dotyczy numeru do firmy Voltec, widocznego na kalendarzu w domu głównego bohatera. Jak się okazuje, po wpisaniu początkowych cyfr oraz nazwy firmy na klawiaturze numerycznej telefonu spowoduje, że zapiszemy numer 1-888-4-82-85-8832. Po zadzwonieniu faktycznie dodzwonimy się do automatycznej sekretarki firmy Voltec, która poinformuje nas, że liczba abonamentów czekających na połączenie wynosi 101 milionów, a przypuszczalny czas na rozmowę z konsultantem wynosi 78 643 godziny, czyli ponad 9 lat. Trzecia ciekawostka dotyczy Bożego Narodzenia. Jak wiemy, główny bohater czwartej części Fallouta opuszcza kryptę na początku listopada 2287 roku. Większość graczy raczej nie zwraca uwagi na przemijający czas, jednak zachęcam, aby na koniec grudnia, czyli od 25 do 30, udać się do Diamond City, powstałego na byłym stadionie w centrum Bostonu. Można tam ujrzeć, jak mieszkańcy tej skromnej osady świętują święta Bożego Narodzenia, dekorując miasto przy pomocy kolorowych światełek oraz choinek. Ostatnia ciekawostka będzie dotyczyć ciekawego kręgu nawiązującego do Stonehenge, zlokalizowanego kilkaset metrów na południe od miasta Sanktuarium. Bardzo prawdopodobne, że jest on przejawem kultury jednego z behemotów, który kręci się w pobliżu. To już tyle w tym szperaczu. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. My widzimy się już za tydzień, więc na razie!